Słuchając Was, o, o Waszego doświadczenia i obserwacji, i e, doświadczeń, jeżeli chodzi o, 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 wasz, o Wasze biznesy, które stworzyliście i które z sukcesem oddaliście kolejnym menadżerom do, do prowadzenia. E, ja bym chciał dotknąć takiego tematu jak e, polski e, ekosystem technologiczny z punktu widzenia pewnych braków, które Wy obserwujecie. Jeżeli chodzi o Community, jeżeli chodzi o dostęp do finansowania, o pozyskanie jakościowego inwestora, o kapitał ludzki, który jest kluczowy nie tylko z punktu widzenia twardych kompetencji, ale też takiego jakościowego leadershipu. Jakie są Wasze obserwacje i czym moglibyście się podzielić tutaj z nami, jeżeli chodzi o ten aspekt? I w szczególności, jeżeli patrzymy sobie na platformę KSD Tornado czy inicjatywy takie jak Technology Fast 50, którego. Które tutaj próbujemy e, um, uwspólnić z waszymi inicjatywami, i, i jak to się wpisuje w tę obserwację? Wiesz, wydaje mi się, że tak, na takim metapoziomie, to mm, my potrzebujemy wszyscy uwierzyć, że to jest możliwe. <grym> znaczy, cały ekosystem. I wydaje mi się, że tutaj jest właśnie niesamowita robota, e, i po stronie Fast 50, bo to jakby zaczęliście dużo wcześniej, e, i my próbujemy dołożyć też cegiełkę. Pokazywaniu, że to w ogóle się udaje. Że słuchajcie, z tego naszego regionu, to powstają świetne firmy, super rosną. Nie potrzeba mieć żadnych kompleksów, mamy naprawdę fajne rzeczy potrafimy zrobić. Nie? I, I myślę, że to jest taka naprawdę bazowa rzecz, na którą trzeba pracować. I my wszyscy możemy być na nią współodpowiedzialni. Znaczy, wszyscy, którzy tworzymy ten ekosystem, nie? żeby wspierać się wzajemnie, żeby mówić tym młodym ludziom: słuchaj, kurczę, też radę, spróbuj, nie, jakby zobacz. Żeby ci, którzy dali radę i coś zrobili, to kucze nie uciekali na kajmany, tylko po prostu przyjeżdżali tu i gadali ze studentami, dawali speech'e, opowiadali o tym, jak im się udało. I takich osób jest coraz więcej, to też widać, nie? Dla mnie, nie wiem, fajnym takim pozytywnym przykładem jest, jest Stefan Batory. Gdzieś tam go też akurat teraz widziałem, że gdzieś występuje. Jeździ, mimo że kucze siedzi bardzo dużo w Stanach, to ma ochotę przyjechać jak tylko może, podzielić się tym, Podobnie myślę, działają y, wszyscy prelegenci na naszych panelach, tych, y, y, każdy do meetup, gdzie są super zajęci ludzie, oni przyjeżdżają. Tak naprawdę też to jest świetny spin, dlatego że oni nic nie muszą. Znaczy, oni, wiecie, nic nie sprzedają, oni nie muszą tam być, oni chcą tam być. E, i, I tak samo działa Fast 50, które też jakby opowiada historię tym, którym się udało, którzy tak naprawdę nie potrzebują być w tym zestawieniu. Tak? I jakby. To jest, to jest yy, myślę, taka baza, którą my powinniśmy dbać, bo jesteśmy realistami w Polsce i, i zawsze troszeczkę patrzymy na te rzeczy, które można poprawić, no, ale też jest fakt, że dużo rzeczy nam się udaje. Nie? Więc yy, ode, ode mnie to chyba tyle, a tak może mniej konkretnie. A Piotr, ty co uważasz? No tu się w 100% zgadzam właśnie, wiecie to jest tak, że ktoś tam się, się przebija na drugą stronę tego tunelu, gdzie widać to światełko i my chcemy, żeby więcej ludzi jeszcze wracało i mówiło jak tam jest, bo, bo też kurczę często jest tak, że, 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 że my to na przykład widzimy w rekrutacjach do, do, do startupów, które gdzieś tam zainwestowaliśmy bo wspieramy, że yy, osoby, które przychodzą na takie kluczowe stanowiska jak Chief Revenue Officer albo marketing, oni, kurczę, oni, nie mają tego doświadczenia, tego prawdziwego globalnego sukcesu. Nie? I dlatego y, ten, ten y, taki trend w zatrudnianiu osób z zagranicy do startupów na stanowiska marketingu, sprzedaży, ale też inne, y, jego źródłem wydaje mi się nie, jest, nie są jakieś takie... Y, Brak wiary w siebie polskich fanderów, czy jakieś narodowościowe uprzedzenia, tylko bardziej chodzi o to, że ci ludzie naprawdę widzieli, jak się do tego dużego sukcesu dochodzi, jak ten sukces wygląda. I, i tutaj w biznesie, no, no niestety, ale, ale trochę działa tak zwane prawo świętego Mateusza, czyli że tym, którzy mają dużo. Jeszcze więcej będzie dana tym, którzy nie mają nic, to co nawet mają, będzie zabrane. A to chodzi o to, że sukces przyciąga sukces. Wydaje mi się, że to, to co nam, to, co nam może jako, jako polskim przedsiębiorcom, polskim firmom pomagać, no to właśnie pokazywanie tych sukcesów, które będą przyciągały ten taki intelektualny, Kapitał. Jeśli chodzi o rynek, jeszcze tylko, tylko może dodam tak ogólnie, to naprawdę jest tu ogromny progres widoczny na, na polskim rynku startupowym i główny wkład wydaje mi się w to mają fundusze inwestycyjne. Które, naprawdę mamy świetne fundusze inwestycyjne. Smog, Movens, Inovo, Market One Capital, oni robią niesamowicie, niesamowicie fantastyczną pracę. W budowaniu networkingu, w budowaniu tych rund inwestycyjnych z funduszami z zagranicy, a tym samym docieraniu do ich networkingu, łączeniu tego wszystkiego razem. Kapitał też wydaje mi się, że nie jest jakimś dużym problemem pozyskanie. Yy, tych, tych, tych rund inwestycyjnych. Może teraz jest trochę trudniej, bo ten rynek jest tak makroekonomicznie trudniejszy, ale jeżeli mamy dobry produkt, to, 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 to naprawdę jest to do, do zrobienia. I polscy funderzy na pewno są traktowani na równi z wszystkimi funderami tak, europejskimi. Tak, jest... Nigdy nie widzieliśmy najmniejszego znaku dyskryminacji. Naw, nawet w drugą stronę, nie? Nawet jest taki szacunek, bo ten polski inżynier, czy nie wiem, ukraiński inżynier, białoruski inżynier jest, jest bardzo szanowany, nie? A słuchajcie, bo to jakby dotknę jeszcze tego tematu kapitału ludzkiego i tego jakościowego leadershipu, ponieważ jesteście liderami jakościowymi, wyznaczacie trendy, to jakbyście się mogli podzielić takimi dwa, dwie, dwie kluczowe obserwacje, które jakby może nie decydują, ale są istotne z punktu widzenia zbudowania komfortu człowieka, który buduje biznes. To, co to by było? Mhm. To wiesz co, wydaje mi się, że to jest takie, może nieco przewrotne, ale my nigdy chyba nie chcieliśmy być liderami i jakiś, mamy chyba taki duży dystans do nauki o leadershipie, dlatego że w, widzieliśmy, myślę, wiele przykładów, tak jak wiele osób, że często za dużymi sukcesami yy, stoi po prostu mega ciężka praca yy, dużo nerwów, wyrzeczeń, stresu. Yy, i, I to kurczę, nie są, nie są tylko miłe sytuacje, nie? ciągle jakby, yy, ciągle mam gdzieś przy te takie porównanie, gdzieś tam wiesz, wchodzenia na te wysokie góry i tak dalej, gdzie tam po drodze jest po prostu ciężko, jesteś na tej górze, jesteś tam chwilę i musisz schodzić, nie? Więc generalnie kurczę, yy, wydaje mi się, że to jest trochę umiejętność samemu uwierzenia i chęć uwierzenia i, i naturalność. Tego, co robisz dla ciebie, że to jest naprawdę fajne i naprawdę chcesz to zrobić. Jeśli to masz i po prostu zaczniesz o tym opowiadać ludziom, to do części osób to trafi, jak jesteś w tym szczery. I część osób po prostu pójdzie na tą wyprawę z tobą, też akceptując to, że kurczę, jesteś normalnym człowiekiem, no masz, masz wadę. Więc wydaje mi się, że czasami troszeczkę jest tak, że szczególnie ci tacy funderzy techniczni mają taki kult tego, wiecie, idealnego lidera, że ja czegoś nie robię tak, jak powinienem i tak dalej. Wydaje mi się, że, że bardzo często ludzie, którzy widzą te wszystkie twoje wady, są nawet, jakby wiesz, bardziej oddani sprawie, bo widzą, że dla ciebie to też nie jest proste. Nie? Jesteś inżynierem i nagle musisz być sprzedawcą. Nie? To jest doskonały przykład w ogóle z Open Loyalty naszej spółki, nie? gdzie Cezary był po prostu z jednym z programistów, gdy spółka miała potężne problemy. Pamiętam, że wtedy sobie gdzieś tam poszliśmy na spacer i, i, i rozmawiamy i Cezary mówisz wiesz co, ja jestem tylko programistą, ale kurde, ja chyba wiem, co tu trzeba zrobić. Jakbym to wziął i kurcze zrobił, pytanie, czy ty jesteś z tym okej, okay, nie? No i jakby dołączył do, do zarządu, mega się rozwinął, bo chciał, nie było to w ogóle łatwe dla niego, nie? Ale po prostu bardzo chciał. No i pociągnął ze sobą mnóstwo ludzi, którzy zobaczyli, ok, kurcze, nie? To jest możliwe, można się rozwinąć tutaj i można... Y, zrobić fajne rzeczy, więc wydaje mi się, że to jest nie do przecenienia. Taka szczerość, wiesz. Tak, szczerość i, wiesz, inicjatywa. Tak, to szczerość to i to. inicjatywa i takie sobie powiedzenie, no okej, okay, słuchajcie, może mi nie wyjść, robię to pierwszy raz, nie? Ale po prostu spróbujmy. Ludzie to doceniają. Ty, Fabian, jeszcze zapytałeś w, w tym pytaniu, co, co, co może zwiększać komfort jakby psychiczny fanderów i to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie i to, co Ty, Tomek, powiedziałeś, to jest tutaj kluczowe, żeby być w tym wszystkim jak najbardziej naturalnym, bo to jest no duża część życia takiego fundera, budowanie tej firmy, jeżeli ktoś musi coś udawać i czuć się tam niekomfortowo z innymi osobami, to jest to bardzo, bardzo wycieńczające, tak mi się wydaje, ale właśnie ciągnąc tą myśl dalej, to ja bym jeszcze dodał, że taki komfort psychiczny właśnie, bezpieczeństwo psychologiczne, nie? Z inwestorami, ale też ze wspólnikami i z zespołem, bo często właśnie, no często są właśnie problemy tak, w budowaniu biznesu. To każdy widział, każdy wie. No to, jest, no to jest chleb powszedni, mierzenie się z tymi problemami. I teraz kurczę, jak mamy firmę, z której kultura jest zbudowana na takim kulcie sukcesu, że kurczę, jak ktoś ma porażki, to jest słabym gościem i, i w ogóle, że to jest, no my tylko wygrywamy. No to jak się pojawia porażka, to widzieliśmy wiele razy, że zaczyna się robić nerwowo i trudno. Albo inwestorzy, którzy, którzy traktują tego fundera jak maszynkę, maszynkę do drukowania pieniędzy, to też jest bardzo słabe. I tutaj na przykład fajna historia: mówię o Stefanie Batorem. On też wiele razy opowiadał, że w partnerach zarządzających i nową, on zobaczył drugiego człowieka, bo jak miał problemy, to oni z nim starali się przez te problemy, też na przykład zdrowotne, przejść. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne, żeby. Ten biznes nie był taki od, odczłowieczony. My na przykład na to zawsze stawialiśmy bardzo duży nacisk, żeby, żeby ludzi, z którymi pracujemy, to nieważne na jakim stanowisku oni są, traktować bardzo fernie. Bardzo tak, tak. Ja jeszcze, Piotrek o, o samej kulturze organizacji, co jest kluczowe, to, to za chwilę zadam dwa, trzy pytania, natomiast to, co z naszej strony mogę się podzielić pewnie, Michał, to, to jest to, że My też patrząc przez pryzmat transakcji, trochę w innym jakby miejscu tego rynku, w którym Wy jesteście aktywni, no to też jakby ten komponent, nazwijmy to terapeutyczny, czyli podejścia do, do osób i zrozumienia potrzeb takich ludzkich, no jest kluczowy do tego, żeby dać jakościową usługę, bo, bo bez tego to, to jest jakby czysty, czyst, czysta cyfra, która do, do końca może nie być. Tym, co, co przekona daną osobę do współpracy. Więc, jakby ten element my doskonale rozumiemy, i, i tutaj, właśnie, jeżeli chodzi o, o tą inicjatywę, naszą Deloitte Technology Fast 50, no to też osoby, które budują biznesy e, na wczesnym etapie, szukają tego typu wsparcia, podzielenia się e, ludzką częścią, e, jakby stroną biznesu. Tak. I mhm. coraz istotniejszy też się staje fit. Który inwestor chce zrozumieć, czy ma ze spółką przejmowaną, no bo będziemy pracować ze sobą, tak? chcemy, żebyście wy dobrze performowali, musicie czuć się dobrze. Nie? Tak. Ja bym nawet tutaj dodał, że dla mnie takim chyba zaskoczeniem, przy właśnie projekcie takim wspólnym, który mieliśmy, było to, jak ważny jest wkład konsultantów, prawników, tych właśnie osób, które supportują w tych miękkich rzeczach, że jakby, OK. Umowę możesz ci każdy napisać, nie? Yy, Zrobić tam deka może każdy, ale zadzwonić, jak jest nerwowa sytuacja, i to rozładować, powiedzieć słuchajcie, no tam oni nie czują się z tym komfortowo, nie? A wy jak się czujecie, nie? To, to czasami jakby te emocje po dwóch stronach są tak duże, że po prostu tego nie zrobi nikt inny niż ta jakby trzecia strona, kto jest zaufana, nie? I, I wydaje mi się, że to jakby generalnie w biznesie to jest po prostu ciągle taki niedoceniany element, nie? że na końcu to jest bardzo często o tym, że no ktoś po prostu musi się poczuć bezpiecznie, fair. Nie? Jakieś takie bazowe rzeczy. Okej, okay, no dobra, to w sumie nie jest taka zła oferta. Nie? Bo, bo nikt nie chce przegrywać, nikt nie chce być, kurcze dociskany do ściany. I, I tak naprawdę to jest o, o tworzeniu buforów sobie, wewnętrznie też jako founder, przez naprzód powiedzenie do, do zespołu, słuchajcie, kurcze, nie. Pierwszy raz będę pozyskiwał inwestorów, nie? Nasza spółka to robi pierwszy raz. Kurczę, postaram się, nie? Ale też mogą być jakieś tutaj fejle z tym związane. No to też powiedzieć przy swoim ludziom. I tak samo takimi buforami są właśnie czasami doradczy, czasami ktoś, kto trochę jakby oddziela tego foundera, który traktuje tą firmę bardzo personalnie, od właśnie inwestora, który patrzy bardziej przez Excela. nie? A tutaj jest jeszcze na przykład taki aspekt, też takiego tego takiego patrzenia w tą samą stronę, na przykład z inwestorem, nie? Ja myślę, że to jest bardzo duży i często powtarzany, nie wiem czy błąd, ale po prostu problem taki. Generator konfliktów. Nie? Generator konfliktów, że, że na przykład ktoś zakłada biznes, może by nie musiał od razu brać inwestowania, bo mógłby to chwilę bootstrapować, rozwijać jakoś swoimi środkami, ale jest taka presja, no, nie wiem, otoczenia, że trzeba mieć rundę, robić tam. I ludzie tak nie do końca sobie zadają pytanie, jak to w ogóle będzie działało później, nie? Mm. Czyli na przykład ktoś chce robić biznes do końca życia i przekazać go dzieciom, a wchodzi w model VC, venture capital, gdzie jakby, jak się tak człowiek zastanowi, no to po co ten inwestor inwestuje, bo on to chce za 5, 7, no pewnie totalny maks 10 lat musi to sprzedać z jakimś tam pomnożeniem kapitału. No fajnie, ok, brzmi to nadal dobrze, ale jak się tak człowiek zastanowi jeszcze bardziej nad tym, to na przykład takie dile mogą prowadzić do tego, że funder będzie zmuszony, żeby sprzedać swój biznes. Na rynku widzieliśmy i to nie tak dawno różne konflikty yy, i to bardzo duże, yy, które stąd się wywzięły, że, że inwestorzy zaczęli fundera dociskać, że to jest moment, że trzeba to sprzedać w całości, a ten funder mówi kurczę, ja jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia, to jest moje dziecko, ja tego nie chcę sprzedawać. Ogromny problem. To tak jak, jak kurczę rodzice kłócący się o prawa opieki nad dzieckiem. Nie? Zaczyna, zaczyna mieć taką sytuację, i kto na tym najbardziej traci? Tra 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 no, dziecka, a w tym przypadku spółka. I to jest kurczę coś, na czym tr też trzeba sobie zdawać sprawę jako founder, żeby mieć ten fit z tym inwestorem. Po co on to kupuje? Co on z tego będzie miał? Czy to jest dobry dla niego biznes, dobry dla mnie? Właśnie jeżeli chodzi o inwestora, no inwestor ma swój określony cel, po co sięga po, po dany produkt, firmę, usługę. Na, ale na pewno częścią wspólnoty tego wszystkiego jest myśl o skalowaniu. Może porozmawiamy na ten temat w chwili obecnej. Właśnie. Skalowanie produktu. Tak, i może uzupełniając ten wątek, on oczywiście jakby kwestia skalowania, odniesienia sukcesu poza, poza Polską, jest na pewno czymś, co, co, co jest wspólną ambicją przedsiębiorców. A wydaje mi się, że mamy inne sukcesy na tym tle, jeżeli chodzi o biznesy usługowe i jeżeli chodzi o biznesy produktowe. I pewnie jakoś utarło się, albo tak wyszło, że jako usługi radzimy sobie poza Polską zdecydowanie lepiej. I bardzo chętnie byśmy usłyszeli od Was, jaka jest Wasza perspektywa, bo Wy zarówno usługowo, jak i produktowo odnieśliście ten sukces. Inaczej pewnie się myśli o kwestii budowaniu struktur, poza polską szukaniu talentu. To jest bardzo istotne. Znowu pojawia się aspekt community, ekosystemu, wiedzy. No ale też jakby podejście do biznesu, to znaczy, czy od początku myślę o swoim produkcie jako o czymś, co ma odnieść sukces lokalnie i później... Postaram się to przenieść na rynki zagraniczne? Czy od razu buduję produkt globalny? Czy jest różnica w tym podejściu? E, I jak później dobieram te rynki, na których chcę się rozwijać? Jak, jak wy tę decyzję podejmowaliście? Czy to wyszło w praniu? Tak mówiąc kolokwialnie. Tomek miał ostatnio super prezentację o tym. E, to może, może Tomek zacznie. <laughs> <zacznę. Tam, śmiech> okay. Zwłaszcza ten jeden slajd o tym o tych błędach w firmie osłonowej. Tak, bo, bo, bo generalnie. Yy... Zgodzę się, że faktycznie mamy spore do, y, sukcesy jako Polska w y, budowaniu fajnych firm usługowych, i to jest w ogóle super. Yy. Też mamy bardzo dużo, moim zdaniem, jeszcze potencjału, i zawsze mnie to zastanawiało, wiecie, czemu kurczę tak dużo firm usługowych w tej branży IT, która jest nam naj, najbliższa. Gdzieś tam utyka na poziomie 30-50 osób, mimo że robią fajne rzeczy, jakby nie, nie rosną dalej. Bardzo często to, to jest yy, wynikiem takich dosyć yy, prostych do wyeliminowania błędów. Nie ma takiego po prostu jeszcze może znowu doświadczenia founderskiego, które by troszkę traktowało tę firmę usługową jak produkt. No bo firma usługowa to jest produkt po prostu. Tam produktem jest ta firma. I jak zaczniesz tak o tym myśleć, my zawsze tak myśleliśmy o Divante, czy może nie zawsze, ale szybko tak zaczęliśmy myśleć, yy, to po prostu zaczynasz opakowywać to i, i, i traktować właśnie nie jak dziecko, co jest generalnie wydaje mi się dosyć nietrafioną metaforą do biznesu, nie, no bo nie merdzujemy dzieci, nie przecinamy, nie robimy z nimi tych wszystkich rzeczy, które robimy z firmami, tak? Więc jakby yy, firma to jest zupełnie inna konstrukcja. Yy, I tutaj kurczę. Yy, Myślenie o firmie usługowej jako produkcie bardzo otwiera głowę. Moim zdaniem i te, ci wszyscy founderzy, z którymi rozmawiam, którzy stworzyli udane firmy usługowe, po prostu myśleli od początku, że to będzie produkt, który będzie miał wartość jakąś, powinien być skalowalny, stabilny itd. Myślę też, że są dwie drogi potem, bo to też jest bardzo ciekawa dla nas taka obserwacja, że albo te osoby faktycznie tworzą kolejne firmy usługowe, bo po prostu nabierają takiej dużej wprawy w tym, Albo mają tą taką tęsknotę do zbudowania czegoś w postaci produktu. I tu też moim zdaniem jest drugi olbrzymi, czyli pierwszy olbrzymi potencjał jest w tym, że wiele polskich firm usługowych, które mają 30-50 osób, mogą mieć 500 osób i jakby 10 razy większą skalę. I to nie jest moim zdaniem naprawdę, nie jest to trudne. To jest kwestia przeczytania trzech książek i po prostu przestawienia sobie myślenia. A, a z drugiej strony dużo firm usługowych, gdzie już są bardzo stabilne, gdzie są Generatorami EBIDY, cash calls, no to tak naprawdę kurczę, te firmy mogłyby zacząć produkować swoje właśnie technologie, produkty. I to też nie jest trudne, i też jest to bardzo blisko. Więc wydaje mi się, że jakby ta polska gospodarka to ma jeszcze mnóstwo, wiele zapasów paliwa do wzrostu w technologiach. Bo zobaczcie, tak naprawdę ci founderzy i ci ludzie, którzy pracują w firmach polskich usługowych, to oni zazwyczaj tworzą produkty, tylko nie dla siebie, czyli potrafią je stworzyć. Są częścią ekosystemu. Oni znają tych ludzi innych, którzy, wiecie, zamykają te rundy, robią te startupy, o których potem się czyta gdzieś w mediach. My nie jesteśmy gdzieś na obrzeżach, my to robimy. Po prostu zacznijmy to robić dla siebie. Nie? Jakby to nie jest duża różnica już, wydaje mi się. Yy, nie więc tutaj ja, ja widzę taki, wiesz, olbrzymi mm, po prostu mm. potencjał do odblokowania. No, zdecydowanie, tak. Tutaj też yy, jest, 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 jest jeszcze taka kwestia, właśnie. Tego, że jak mamy firmę usługową, to jest nam łatwiej wpaść w popełnianie błędów, nie? Bo, bo firma usługowa pozwala je łatwiej zasypywać tym, że jest, że jest zyskowna i tak dalej. To co mówiłeś o utykaniu gdzieś na poziomie 50 osób to, to, to często jest na przykład ego fundera, który gdzieś nie pozwala się dalej rozwinąć, bo może musiałby więcej delegować, może musiałby skorzystać z mentoringu. My na przykład bardzo dużo w Diwantę korzystaliśmy z mentorów różnego rodzaju w różnych aspektach, czy to HR-owym, sprzedażowym, marketingowym, zarządzania. Zatrudniliśmy profesjonalny zarząd, bo my sami jako menedżerowie gdzieś tam na, na pewnym etapie m, też widzieliśmy, że, że pewne rzeczy można robić po prostu lepiej, korzystając z doświadczenia. Tak? I, to, i, I właśnie to myślenie, że to jest produkt, ja go muszę ulepszyć, tą firmę, jako całą. Co, 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 co jest wąskim gardłem, Co źle działa? Nie? Pozwala unikać tych problemów, bo przynajmniej widzimy, gdzie są, gdzie są braki. Nie? Natomiast no, firmy, które właśnie wychodzą z założenia, że, że fanderzy mówią: Nie wiem, my to lubimy, robić, zawsze to tak robiliśmy, tak to zawsze będziemy robić, jest u nas taka rodzinna atmosfera itd. Oczywiście fajnie, że jest ta rodzina atmosfera i fajnie, że to ci fanderzy lubią robić, ale to jest często taka blokada, nie? Okay. No bo to, 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 to po prostu zamyka trochę uszy i oczy na, na problemy, bo na przykład musiałbym się z nimi sam poradzić, a nie wiem jak, to wolę udawać, że nie ma tego problemu, że to jest na przykład za mało lidów sprzedażowych. Nie? To najczęstszy problem w firmach usługowych. Nie ma powtarzalnej sprzedaży albo jest jakaś taka przypadkowa. Jeżeli, jeżeli widzimy ten problem i jesteśmy właśnie otwarci na jego rozwiązanie, to jak nie umiemy tego sami zrobić, to na przykład zatrudnimy kogoś, kto potrafi te usługi sprzedawać, albo skorzystamy z mentoringu. No i, i to nas często, myślę, jako fanderów tutaj blokuje, że za mało z tego korzystamy. Nie ma takiej kultury wychodzenia na zewnątrz po porady, po, po tą wiedzę. A to jest mega kluczowa sprawa. Nie? Okay, czyli zrozumienie tego, że firma usługowa to, to IP, to jest to jest produkt, który można skalować, powoduje, że możemy osiągnąć jeden z przesłanek do tego, żeby zostać liderem w regionie. Tak? Ale to wymaga też pewnych zmian elastyczności samej kultury organizacji. I z Waszej perspektywy, co jest takim secret sauce, jeżeli chodzi o ten aspekt? Gdzie ta kultura organizacji... Musi się dostosować albo jaka być, żeby, mhm. żeby to było możliwe. No bo, tak jak wcześniej wspominaliśmy, to jest jeden z filarów tego, żeby się udało. Nie tylko w głowie foundera, ale jakby same, całej organizacji. Mhm. Byście mogli powiedzieć o tym, to był. To to... Wydaje mi się, że, że każda firma ma jakąś swoją i zazwyczaj to jest chyba bierze się od, od founderów. Więc często takie. I się nad tym, to już jakby to odblokowuje, nie? że po prostu słuchajcie, jacy my jesteśmy, czemu nam się udaje? Takie bardzo proste ćwiczenie, weźmy ostatnich dziesięciu klientów, których pozyskaliśmy i tak naprawdę się zastanówmy, czemu oni z nami są. Ale tak naprawdę, że pogadajmy z nimi na różnych poziomach, między sobą, co się dzieje, że oni z nami są. I nagle się okaże, że nie wiem, w ośmiu przypadkach na dziesięć to są z nami z jakiegoś jednego powodu wow, no to może to jest jakiś, kurczę, ważny powód. Może my powinniśmy o tym zacząć mówić, może powinniśmy na to stawiać, może się powinniśmy pytać ludzi, których chcemy zatrudnić, żeby odkryć, czy oni mają też, nie wiem, tą cechę, tak? czy są tacy. I wydaje mi się, że to są różne rzeczy. Ja pamiętam, że w Diwanty zawsze to ćwiczenie nam przynosiło taką odpowiedź, że to jest drive, ta taka wartość, że po prostu nam zależy, że po prostu chcemy. I to bardzo często, bo, bo Diwanty nawet już po naszym odejściu jeszcze dewelopowało własne produkty, tam jeszcze jeden produkt świetny wydzielili już zupełnie bez, bez naszego udziału. czy jakby w ludziach była ta chęć budowy, ten drive taki do budowania i to na przykład było bardzo unikalne dla Divante versus inne firmy usługowe i przez to Divante było bardzo ulubionym partnerem do R&D dla innych firm, no jako jedna z totalnie niewielu firm Divante robił R&D dla SAPa na przykład. Nie? Dlaczego? No bo po prostu było widać, że w tej firmie jest mnóstwo ludzi, którzy chcą coś kurcze zbudować i najlepiej tak swojego i nawet jak dla kogoś to będą traktować jak swoje. Super przewaga, nie? W innej firmie usługowej gdzieś tam, którą od lat obserwujemy, czyli Netguru, to zawsze jak ja widziałem ich komunikację, zawsze był ten growth mindset, nie? I to było też coś, co jakoś ich uspójniało, robili wokół tego tak jakieś konferencje, no zawsze po prostu cisnęli na to. Bo to sprawia, że masz więcej ludzi o tej samej wartości i ta firma nagle się staje jakaś. I w oczach klientów to jest olbrzymia wartość, nie? No bo okej, okay, ja robię z nimi, bo i wiem, dlaczego z nimi robię. Nie robię z nimi dlatego, że mają najniższe stawki albo że po prostu lubię, nie wiem, kogoś, tak? No bo ten ktoś się zaraz może zmienić, tylko no, ta firma jest jakaś i nam to odpowiada. Yy, I ja bym chyba do tego tak sprowadził kulturę. W sensie to są dosyć proste rzeczy, tylko znowu wymagają może takiego chwili, wiesz. Refleksji i takiej szczerości z sobą, bo okay. to mogą Ale być różne rzeczy, nie? To jest, to jest bardzo ciekawe, to jak co mówić, bo akurat ostatnio, jak rozmawiałem z Wiktorem i, Kubo, i Kubą, jeżeli chodzi o ten aspekt z ich perspektywy, to mieli dokładnie te same obserwacje, że to jest to, dlaczego firma może być e, liderem, dlaczego może być wybierana, dlaczego może być polecana. Dlaczego, Dlaczego ludzie chcą tam być? Mhm. Tak. Dlaczego może przestać być commodity? Bo, mhm. bo to chyba odróżnia Wasze biznesy NetGuru też od, od, od innych usługowych, że, że nie, nie mam łatych commodity, szukam tej tak. ekstra stawki dla siebie, bo robię coś lepiej niż inni. Nie? Tak, tak, tak. Tak dokładnie. I jakby to też widzimy jakiś pattern w tym, no bo podobnie mamy w Kolstak. Firma zupełnie inna, budowana z zupełnie innych founderów. My tam jesteśmy pasywni i tam founderzy to zupełnie osoby, pokolenie młodsze, nie? Firma wiecie zupełnie inaczej budowana. Na totalnym jakimś luzie, takim hypie i, i wokół innych wartości, ale nadal jakaś. I ona w tym community reactowym jest po prostu mega znana, bo to jest jakaś firma i chce z nimi robić, bo identyfikuje się z tym. Nie? Więc jak bycie jakimś umożliwia identyfikowanie się z tobą, zarówno pracownikom, jak i klientom. A też w IT, i to też myślę, że wiele firm odkryło to, ta granica jest naprawdę bardzo płynna. To znaczy, ludzie chcą z tobą robić. Czasami są w roli klienta, czasami w roli dostawcy, czasami po prostu doradcy, ale to nie, nie zmienia tego, że tak naprawdę to ludzie chcą z tobą robić. Prawda? I jakby yy, dzisiaj w tym takim ekonomii, że, wiecie jest dużo finanserów, ludzie się zmieniają i tak dalej, to trochę te takie udane firmy usługowe to są takie ekosystemy tak naprawdę, nie? Jakby łączące. Myślę, że jakby wy to dobrze yy, kumacie, bo myślę, że konsultanci od zawsze naturalnie to robili. Znaczy. Udane firmy konsultingowe to są jakieś rodzaju takie huby, że tam no, wszy, słyszy się te historie, tak? gdzieś tam od, od pierwszych historii McKinsey'a, że tam po prostu ludzie później przechodzili gdzieś do, jak na jakieś prezesury i pierwsze, co robili, to dzwonili do swoich kolegów, żeby im pomogli po prostu. I to jest takie bardzo naturalne, że masz jakiś ekosystem nie? i w, 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 w nim pracujesz. Mhm. Ważną kwestią jeszcze w tym obszarze jest talent. I to pewnie coś, co też sen Wam z powiek ściągało przez lata. I jest to pewnie coraz trudniejsze zagadnienie w kontekście jakby gromadzenia talentu, budowania spółki. To jest bardzo ważne w kontekście przejścia właśnie z tej skali 30-50 do większej. Rotacja, później budowanie B-1, czyli tego zespołu, z którym Wy jako zarząd pracowaliście bezpośrednio. Jakie macie doświadczenia? I jakie przemyślenia dla, dla, dla przedsiębiorców dziś, jak zarządzać talentem, jakie macie ciekawe doświadczenia związane z Esopem, mhm. na ile wam to pomogło osiągnąć cele, związane chociażby z sukcesją, czy o której sobie jeszcze powiemy niezależnie, mhm. ale mhm. też e, zrobieniem później transakcji, to, to jest bardzo ciekawy wątek. To ja może, może zacznę, bo, bo temat jest bardzo głęboki. Nie? Ogólnie sprawy HR-owe no to powinien być priorytet chyba każdej firmy, a firm usługowych to był, jest i będzie zawsze, bo, bo te firmy są tworzone przez ludzi. Nie inaczej było w Liwantę i w innych firmach produktowych, które tworzymy jest tak samo, czyli ludzie są teraz totalnie kluczowi. Natomiast no to, to, to pytanie ma bardzo wiele aspektów. Pierwsza rzecz, wydaje mi się, że, że wszystko, to nad czym się wszyscy teraz głowią, no to jak tych dobrych ludzi do siebie przyciągnąć, nie? Bo, bo rynek hr jest bardzo trudny i, 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 i po prostu jest ciężko o najlepsze, o najlepsze talenty, bo konkurencja jest globalna, można pracować zdalnie, no wiadomo jest to trudne. Wydaje mi się, że tutaj nie powiem nic odkrywczego, ale bycie jakimś, to co Tomek przed chwilą powiedziałeś i pokazywanie też sukcesów, Przyciąga najlepszych ludzi. Najlepsi ludzie chcą pracować w najlepszych firmach. To jest tak proste. Nie? Natomiast no, wiadomo, że, że, że startując biznes, czy zmagając się z różnymi problemami na co dzień, to się często za, nie może nie zapominać, ale ciężko dostrzec ten sukces, który można by się było pochwalić. Tak? Tutaj jest duża rola, duża rola funderów i takiego trochę jakby zaświadczania dla świata przez nich, że robimy świetne rzeczy i to mogą być i sukcesy sprzedażowe, i produktowe, i właśnie w community, najróżniejsze rzeczy. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie? Druga rzecz, żeby tych ludzi później utrzymywać. Tutaj podobało mi się to, co ty mówiłeś, że, że ta kultura w każdej firmie jest inna, i właśnie dlatego ci ludzie tam są, bo, bo jakieś wartości sprawiły, że, że chcesz tam być. Ale ja bym to jeszcze taką klamrą spiął, że ty, jako founder musisz być z tymi ludźmi bardzo transparentny. O co tobie chodzi i o co tej firmie chodzi. Czyli, na przykład, jak jesteśmy firmą usługową, na przykład, Deloitte jest firmą konsultingową, to zakładam, że każdy konsultant w Deloitte wie. Jak Dilość zarabia? Co, co ja mogę zrobić jako pracownik, żeby zarobić dla tej firmy więcej, żeby odnieść sukces? I to jest totalnie transparentne. My na przykład, jak robiliśmy sukcesje w Dziwanty, to na pewnym etapie napotkaliśmy ogromny problem, że z 300 osób, które wtedy były na pokładzie, to powiedzmy, nie wiem. 20% jakiś menedżment dokładnie wiedział, jak ta firma zarabia pieniądze, czyli że tam robimy projekty dla klientów, że jest bilowalność jakichś etatów, i tak dalej. A reszta ludzi to tak naprawdę nie za bardzo to czuła. I my bardzo dużą pracę nad na tym wykonaliśmy. To zajęło kilka miesięcy, głównie Tomka czasu, żeby prowadzić warsztat, pokazywać tam w Excelu, skąd się tam wynik bierze na dole. Czemu w ogóle mamy zarabiać? Nie? Część ludzi miała takie myślenie. Kurczę, to lepiej dać wszystkim podwyżki niż generować zysk dla firmy, co jest błędnym myśleniem, bo ten zysk dla firmy pozwala nam go reinwestować, tworzyć te produkty, dzięki którym mamy w ogóle klientów i część pracowników i, i tym pracownikom oferować różne benefity itd. Tu nie, nie chodzi już mi o konkrety, tylko o to, żeby prowadzić z tymi pracownikami taką szczerą rozmowę od samego onboardingu, od dnia, jak oni przychodzą do pracy. Też Tomek wprowadził w Diwantę bardzo fajną rzecz, właśnie ten onboarding, i tam, yy, tam na tym onboardingu było takie spotkanie z zarządem co tydzień. Wszystkich pracowników, którzy akurat przychodzili w tym tygodniu do pracy, gdzie padało też takie pytanie: A co dla ciebie jest ważne jako pracownika? Co, co ty byś chciał z tej pracy osiągnąć? Czyli taki kontrakt społeczny, kontrakt społeczny z pracownikami. Oni są w firmie po coś. Ludzie są z różnych powodów w firmach. Ale wiadomo, że zarabianie pieniędzy to jest jakby takie tak baseline, ale coś więcej. Bo ja się chcę rozwinąć, ja się chcę czegoś nauczyć, ja chcę, nie wiem, poznać jakąś nową technologię, jak jeżeli jestem programistą, albo chcę rozwinąć swój network, jak jestem marketingowcem czy sprzedażowcem. Czy chcę się czegoś nauczyć? Warto to, to zrozumieć, i, i to jest taka recepta, żeby ci ludzie nie odchodzili, bo jeżeli oni będą widzieli tam coś dla siebie. To oni zostaną. I to też jest tak proste, tak mi się wydaje, że nie da się ludzi zmusić, żeby z, z tobą zostali. Nie? Dawanie kolejnych podwyżek, premii i tak dalej w ogóle nie działa. No działa krótkoterminowo i, i prędzej czy później y, ta rozmowa musi się odbyć. Być może dla kogoś, właśnie wynagrodzenie jest czymś, co go trzyma w firmie i też fair, ok, trzeba też o tym mówić i wiedzieć o tym. I tutaj dochodzimy do tego SOP-u, czyli jakiś pra, plan, Udziałów dla pracowników czy coś. Temat jest totalnie złożony. Nie? Wydaje mi się, że w każdej firmie to może działać zupełnie inaczej. Inaczej to działa w firmach, które pozyskują rundy inwestowania, i to jest chyba taka główna różnica, bo, bo w takich firmach, jak ktoś ma udziały, niech to będą nawet promile, puli udziałów czy jakieś małe procenty, to on widzi, że z każdą rundą, jak ta walucja tej firmy wzrasta, no, to ja mam coraz więcej, super, nie? to mnie może motywować, nie? bo ja buduję tą wartość. Natomiast w firmach takich usług, powiedzmy usługowych, ale też bootstrapowanych produktach, czyli bez rund finansowania, to pracownicy często tego nie widzą, ile ich udziały czy, czy wartość w tym bonusie, jaki mają dostać, na przykład przy sprzedaży, ile to jest warte. Nie, nie czują tego, w ogóle tego nie czują. I tu jeszcze dochodzi takie, takie, taka, 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 taka rzecz, że, że ludzie, którzy nie mieli z tym wcześniej doświadczenia, a umówmy się, większość ludzi nie miała doświadczenia z takimi programami na stanowiskach eksperckich, nazwijmy to. Bo menedżerskich to często są jakieś programy, i ktoś, kto zmienia firmę, już widział, jak to działa i zarobił tam, nie wiem, na nowy samochód czy coś. Ale ktoś, kto nie ma z tym do czynienia, no nie wymagajmy, żeby go to motywowało. To, to raczej jest ciężko. I tutaj też to trzeba zrozumieć. I myślę, że, że to jest odpowiedź na to pytanie, czy SOPy działają, to zależy. Na którym stanowisku, jeżeli mówimy o zarządzie, jeżeli mówimy o menedżmencie, który ma doświadczenie, to jest ich któraś firma, gdzie oni są w zarządzie, to na pewno to zadziała. To, to nawet bym powiedział, że tych ludzi się inaczej nie da zatrudnić, bo oni muszą widzieć, że budują wartość. My, jak rozmawialiśmy w czasie naszej tam sukcesji, czyli przekazania sterów na rozmowach rekrutacyjnych, to ten temat zawsze padał. To był po prostu pierwszy temat, który padał, jeśli chodzi o oczekiwania tego potencjalnego menedżera, że on mówił, Ja, ja, ja chętnie przyjdę, bo fajna firma, ale ja muszę widzieć, że ja coś buduję, jakąś wartość. Okej, okay, fair, ja to też rozumiem. Wiesz, ktoś już ma doświadczenie, lata spędził na etacie w jakichś korporacjach, tam nie mógł może budować tej wartości tak, jakby chciał. To jest ważny temat. Nie? U ekspertów. No, to, to zawsze był mniejszy temat. Tam raczej wynagrodzenie jest ważne. Być może jakieś premie, chociaż one też potrafią psuć atmosferę w firmie, bo tam jest zawsze wtedy pytanie, czemu ktoś tą premię dostaje, a ktoś inny może nie dostaje, albo mniejszą, albo większą. Trudny temat. Nie? bardzo.